Nie, no dobra, może to trochę wyglądać konfundująco, ale tak po prawdzie wcale nie trzeba ich oglądać jeden po drugim. MCU na ten moment zaczyna działać trochę tak strukturalnie, jak działa to w uniwersum komiksowym. W sensie macie te bardzo ważne wydarzenia, jakieś eventy, które są kamieniami milowymi i one mieszają status quo. Natomiast wszystkie indywidualne serie regularne mają gdzieś tam swój początek po jakimś danym wydarzeniu i biegną sobie aż do momentu, kiedy nie ma jakiegoś kolejnego wielkiego wydarzenia. No i jak nie trzeba, to nie mieszają się z innymi seriami. Jasne, na starcie przyda się jakaś wiedza dotycząca tego konkretnego bohatera, ale totalnie na spokojnie. Jak już macie to minimum na starcie, to dalej opowiadamy już swoją własną samodzielną historię. Przynajmniej w ramach sezonu. Więc jeżeli powiedzmy interesuje Was Moon Knight, śmiało, oglądajcie Moon Knighta, w zasadzie do niego nie potrzebujecie nic. Interesuje Was Miss Marvel? No, przydałaby się Wam wiedza o tym, że w ogóle Endgame było, no i że istnieje taka postać jak Kapitan Marvel, ale to w zasadzie tyle. Także pamiętajmy, że w zasadzie chodzi o to, żebyśmy mieli z tego radochę. A jak już tu jestem, to przy okazji jedno dopowiedzenie, bo to też pojawiło się w komentarzach. Jest też taka seria, która nazywa się Marvel One Shot na Disney Plus. I to jest generalnie taka zbieranina krótkometrażówek, które wcześniej w wydaniach DVD czy w wydaniach Blu-ray pojawiały się w ramach dodatków. Zasadniczo opowiadają one jakąś swoją samodzielną historię, która jest dopowiedzeniem do określonego filmu. Coś w rodzaju bardziej rozwiniętej sceny po napisach. Służą zwykle jako taki bardzo sympatyczny pomost, ale póki co nie są jakoś szczególnie wymagane, żeby to wszystko zrozumieć.